Pierwsze co dostałem u planie szybko dał skok. Czułem tylko uderzenie. Żaden opór, nic, takie strzyknięcie. Dokliwiłem przytomnie, to widziałem swoje ręce. Zwracające. Wiem, że wjeżdżałem do szpitala. Na nożek. Dalej przez mgłę. U Mariusza doszło do uszkodzenia rdzenia kręgowego. Trwałe przerwanie struktury, która jest bardzo skomplikowana. Struktury, której nie jesteśmy w stanie naprawić ze względu na mnogość elementów, na właśnie bardzo skomplikowaną budowę tego rdzenia kręgowego. Nie udało się to jeszcze nikomu na świecie, nie wiem, być może technologia kiedyś w przyszłości, ale na dzień dzisiejszy nikt tego nie robi. Są to trwałe uszkodzenia, trwałe ubytki, już nigdy to, co poniżej uszkodzenia, nie będzie kontrolowane poprzez mózg. Od tamtego momentu minęło już 13 lat, a Mariusz wciąż jest przykuty do łóżka. Mieszka w domu pomocy społecznej w Radomiu. Jego jedyne okno na świat to komputer. Nad wodą wiele osób nie zwraca uwagi na podstawowe zasady bezpieczeństwa. Nie tylko skaczą w miejscach wcześniej niesprawdzonych, ale też świadomie wypływają zbyt daleko, nierzadko po alkoholu. Zapominają, że tego żywiołu musi strzec się każdy, nawet najlepszy pływak. Ratownicy nieustannie szkolą się, żeby w takich sytuacjach zawsze być na czas. Prawdziwy problem pojawia się dopiero tam, gdzie akwenu nikt nie pilnuje. Pływając poza kąpieliskiem strzeżonym, narażamy swoje zdrowie i życie. Zimna woda powoduje przykurcz mięśni i to się może stać przyczyną tragedii. Do brzegu już możemy nie dopłynąć. Woda pochłonęła już wiele ofiar. Przy braku wyobraźni urlop może bardzo łatwo zakończyć się tragicznie. Przodem do kablu liny, kąt 90 stopni, wahadło w twoje prawo. Kontynuuj poszukiwania metodą wahadłową. Płetwonurkowie Państwowej Straży Pożarnej przyjeżdżają na miejsce wtedy, gdy zawiedzie jeden z trzech elementów, czyli umiejętność pływania, zdrowy rozsądek lub gdy nie zdążą ratownicy w opór. Wtedy przyjeżdżamy na miejsce i zaczynamy poszukiwanie osób, która prawdopodobnie się utopiła. Mimo tamtego zdarzenia Mariusz się nie poddał. Napisał książkę Życie po skoku, gdzie opisuje swój wypadek i trudną drogę, podczas której nauczył się żyć na nowo. Teraz chce przestrzec innych. Gdybym mógł cofnąć czas, to bym wszędzie umieścił w każdym kąpielisku tablicę. Nie wiem, czy zdjęciem, czy czymkolwiek. Nie skacz, oślę główkę. Sprawdź wodę. To jest koszmar. Skaczesz? Zastanów się, czy warto.